pierwsze, głównie pracami jednej osoby, która mieszkała gdzieś tam pod Wrocławiem. I dzięki tej osobie praktycznie zacząłem szkolić się, iść w jeden kierunku, żeby uzyskać efekty jak najlepsze. I marzyło mi się kiedyś, żeby zorganizować tego typu wystawę, no i w końcu się udało. Sama mam fotografia tego typu. Stosuję w sumie dwie techniki, które są w stanie pokazać detal, ewentualnie głębię ostrości. Sama głębia ostrości bardzo drastycznie spada, jeżeli tę skalę powiększamy. Technika nazywa się sztakowanie, czyli składania zdjęć i polega na zrobieniu dużej ilości zdjęć, gdzie w odpowiednim programie jest to potem wszystko łączone. Czego efekty mogą być prawdę, na przykład muszki owocówki, która męczy większość, jak nie wszystkich, naszych domach. Nieusznikowe owoce. Dlaczego akurat makrofotografia? Makrofotografia dlatego, że pozwala dostrzec to, czego nie widzimy gołym okiem. Na co dzień widzimy siebie, widzimy twarze, ktoś ma ciemne, jasne włosy, ta pani ma zmarszkę, tamta nie ma i na tym się kończy. To samo można uzyskać właśnie w przypadku makrofotografii, gdzie nie dostrzegamy szczegółów, które tak naprawdę ma każdy owad, każde zwierzę. No i makrofotografia to umożliwia. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Jeżeli mają Państwo jakieś pytania... Jakim sprzętem jest to robione? Jeżeli chodzi o sam aparat, nie jest to nie wiadomo jaki, jest to Nikon D90, już leciwy aparat. Ale jak widać, sprawdza się. I obiektywy. Obiektywy są to... Nie są jakieś może rewelacyjne, ale są bardzo poszukiwane i trudne do zdobycia. Jest to obiektyw, który ma... Jeden ma 41 lat, tak naprawdę. Jest to obiektyw powiększalnikowy, który kiedyś stosowany był do wywoływania zdjęć. Plusem tych obiektywów jest to, że jakość, którą potrafią przekazać na matryce, jest nieporównywalnie lepsza od tradycyjnych nowych obiektywów. W przypadku akurat tej muszki po raz pierwszy był użyty obiektyw od prawdziwego mikroskopu. Także na razie ten mikroskop ogarniam, uczę się jeszcze jego. Jest to po prostu trudniejszy temat.